Drodzy bracia i siostry, Jezus z krzyża, jak słyszeliśmy w Ewangelii, powiedział do Jana: oto matka twoja, a do Maryi: oto syn twój. Moglibyśmy te słowa odnieść do dzisiejszego święta Królowej Polski, które obchodzimy, a w kontekście których to świąt również bardzo ważna jest dla nas ojczyzna i jej historia i dzieje. I można na tę ojczyznę właśnie spojrzeć również i z krzyża i powiedzieć tak słowami Chrystusa. Jezus mówi jakby do nas: Matko, oto Polska twoja, mówi do Matki Bożej. Polsko, oto matka twoja. Mówi do nas wszystkich, abyśmy tę matkę wzięli do swojego domu, byśmy z nią byli. I za to jesteśmy wdzięczni Jezusowi, że tak rzeczywiście się stało. Bo rzeczywiście jako Polacy, jako naród, otrzymaliśmy Maryję jako królową. Wynika to z historii objawienia. Inne narody też pragnęły mieć Matkę Bożą jako królową. Pragnął tego święty Stefan, król węgierski, czy król portugalski Alfons Henryk w XII wieku, czy w Hiszpanii, czy we Francji. Ale jednak Maryja nazwała się królową tylko Polski, a żadnego innego narodu. A nazwała się w objawieniu ojcu jezuicie Józefu Mancinelliemu, jak pewnie nieraz słyszeliśmy, jeszcze zanim król Kazimierz złożył śluby lwowskie i ogłosił Maryję wtedy królową Polski. Dziękujemy także, patrząc na to święto Matki Bożej Królowej Polski, naszym przodkom. Ich walka o niepodległość. Dziękujemy za ich modlitwę, za te ręce złożone, za to, że walczyli w obronie naszego domu. Bo wiemy dobrze, że Polska to nie tylko granice, to nie tylko budowle obronne, twierdze, to nie tylko zamki, ale to przede wszystkim serce Polaków. Serca Polaków wierne, serca uczciwe, te, które były gotowe na to, aby bronić tej ojczyzny na każdym etapie historii tej ojczyzny i tego narodu. A do serca najtrudniej się dobrać, więc o to serce trzeba dbać, bo to jest najmocniejsza forteca, to jest nasza, można powiedzieć, potęga, nasza twierdza. I czasami, kiedy właśnie słucha się zewsząd może nie zawsze dobrych informacji, czy też w naszych rozmowach nie zawsze dobrze mówimy o ojczyźnie, to myślę, że to święto jest też okazją do tego, i tak jak każde święto jednocześnie Boże i świeckie w sensie historii naszego narodu, przypomina nam, że nie można narzekać na swoją ojczyznę, że trzeba się nią cieszyć, że trzeba być z niej dumny. Dlatego też cieszę się, że dzisiaj od rana, od 6:30 zmierzamy do tej świątyni tutaj i wiele innych świątyń, w których to jesteśmy na mszach świętych, w których to odnawiamy ślubowania jasnogórskie. To dobrze, że jesteśmy właśnie w ten dzisiejszy dzień. To wyróżnia także nasze serca, które dążą do tych wartości, które są najważniejsze. Bo Kościół w Polsce, to każdy podkreśla, jest maryjny. Naród polski kocha Maryję. Nabożeństw jest bardzo dużo. Można już od rana godzinki śpiewać, w południe Anioł Pański, w międzyczasie jeszcze odmawiać różaniec, kończyć ten dzień apelem jasnogórskim, poświęcać całe miesiące na modlitwy maryjne, tak jak maj czy też październik, lub też nabożeństwa fatimskie, które też się wpisały w tę naszą pobożność maryjną. Każdy dzień może być przepleciony i mieć element maryjny. Wydaje się, że to prosta wiara, ale wiara silna. Wiara, która walczy o te wartości chrześcijańskie. Zatem nie możemy powiedzieć, że to mniejsza wiara czy gorsza, ale wiara, która dźwiga człowieka. Bądźmy więc dumni, bo mamy z czego być dumni. Z naszych przodków, którzy zamiast swojego szczęścia myśleli o szczęściu naszym, i my
dalej, jakby pragniemy przekazać to szczęście tym, którzy są, będą nas zastępować i chcemy wszczepić w nich właśnie tę wiarę. Z taką troską czasami patrzymy, z taką nadzieją na to, że ta wiara, która jest umocnieniem dla serca, wzmacnia tą twierdzę, jakim jest serce, które broni tych wartości chrześcijańskich, będzie trwała. A ślady tych wiary widzimy wtedy, kiedy patrzymy na naszą Polskę, na nasz kraj, kiedy jesteśmy dumni z tego, tam krzyż stoi, tutaj kapliczka. Możemy być dumni z tego, że biją dzwony, które mówią, że za chwileczkę rozpocznie się msza święta, a więc ktoś za nas będzie się modlił. I możemy być dumni z tego, że dzieci uczą się znaku krzyża, uczą się modlitw w szkole. I przychodzimy do świątyni i nie ma chyba świątyni, w której nie znaleźlibyśmy właśnie, to też trzeba podkreślić, to dzisiejsze święto Maryjne Matki Bożej, tej, która jest Królową Polski. Prosimy też Matkę Bożą Maryję, oczywiście, by te serca nasze nigdy nie osłabły, by począwszy od 1966 roku, kiedy to przyjęliśmy Boga żywego do naszego serca, kiedy nasi przodkowie Go przyjęli, żeby to trwało i by pamiętali wszyscy, że bez Boga ani do proga. Ci, którzy patrzą na Maryję i mówią, że zasłania ona Jezusa, do końca tego nie rozumieją. Przecież kiedy patrzy się na Ewangelię, to widzimy oczywiście, że Maryja jest zawsze w cieniu Chrystusa, bo Ewangelia jest o Chrystusie. A pobożność maryjna, prawdziwa pobożność, prowadzi do Chrystusa. Tak jak i słowo, które dzisiaj słyszymy w naszych czytaniach, ono od początku do końca prowadzi do Chrystusa. Królewskość Maryi wyraża się w tym słowie w Księdze Apokalipsy wtedy, kiedy jest mowa o tym, iż porodzi Syna, który będzie pasł rózgą żelazną. Ale słowo całe odnosi się do Chrystusa, który jest Królem, czyli podkreślone jest poprzez to Słowo Boże dzisiejszą uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, królewskość Chrystusa, z którego bierze, z którego czerpie się królewskość Maryi i jej królowanie. To jest bardzo ważne również i dla nas, kiedy chcemy naśladować Matkę Bożą, że mamy czerpać od Jezusa Chrystusa i uczyć się od Niego, kiedy On wisi na krzyżu i kiedy mówi do Matki Bożej i mówi do świętego Jana. To pokazała też święta Helena, która miała jeden cel, znaleźć krzyż Chrystusa. Kiedy go znalazła, umiejscowiła w koronie swojego króla cierń, aby pamiętał o Chrystusie, który miał koronę cierniową i wisiał na krzyżu, aby wiedział, czym jest władza, że ona bierze się z krzyża i że przez krzyż. Ten motyw Apokalipsy widzimy również wtedy, kiedy to Matka Boża staje naprzeciw smoka. Brzemienna kobieta, jak mówi Księga Apokalipsy, staje naprzeciw smoka, naprzeciw całego zła, naprzeciw całego zła tego świata. Matka Boża staje, tak jak to było w historii naszego narodu, kiedy byliśmy bardzo słabi, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, stawaliśmy naprzeciwko całego zła i wtedy tej pomocy wzywaliśmy u Matki Bożej. Tak było, gdy Jan Kazimierz wzywał pomocy, nie w sytuacji, kiedy było pewne zwycięstwo, ale w sytuacji uciemiężenia i potopu. Tak było w czasie Konstytucji 3 maja, tak było w latach 50. i 60., kiedy prymas Wyszyński pokazywał Maryję na nowo, z nową mocą. I tak było, kiedy niewiasta oczekująca dziecka, bezradna, staje naprzeciw całego świata. W tym jest ufność do Chrystusa, do Boga. To, że On trzyma losy tego świata w swoich rękach. Ten Chrystus, o którym słyszymy w liście do Kolosan, dzisiaj w drugim czytaniu, który uwolnił nas pod władzy ciemności. Jego działanie to wyrywanie człowieka z ciemności. Dziękujemy Panu Bogu, każdy, kto doświadczył tego wyrwania z jakiegoś właśnie kryzysu, z jakiegoś dołu, to wie, co to znaczy.
Maryja Królowa Polski chce nam powiedzieć, abyśmy przyjęli Jego królowanie, bo jak mówi list do Kolosan, bo w Nim zostało wszystko stworzone. Wszystko przez Boga jest stworzone. Chrystus ciągle stwarza każdego z nas i do Niego wszystko prowadzi. To, że tutaj jesteśmy dzisiaj w świątyni, to dzięki Bogu. To, że wstaliśmy dzisiaj, to dzięki Bogu. On ma władzę nade mną i stoi i nad tym, kto stoi obok mnie. I On także ma władzę, jak mówi list do Kolosan, odpuścić grzechy. Nikt nie ma takiej władzy. To jest władza Chrystusa, jak mówi list do Kolosan. Dzisiaj myślimy o naszym domu, któremu na imię Polska. Popatrzeć na siebie, uznać swoje grzechy, to uznać też władzę Chrystusa i to uznać władzę nad sobą Matki Bożej Królowej Polski. Dlatego świadomi swoich słabości, gdzie chcemy dzisiaj odnowić to przymierze z Matką Bożą z pomocą słów błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie za chwilę w ślubach jasnogórskich usłyszymy słowa między innymi: składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy, rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli. Spojrzyj na nas, Pani łaskawa, okiem miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc oddanego Ci ludu Bożego. I choć minęło już sporo lat od tego czasu, kiedy ten tekst został napisany, to pragniemy złożyć u stóp Matki Bożej właśnie z pomocą całości tego tekstu, tego przymierza, tej przysięgi, nasze wysiłki, nasze serca, naszą wolę. Gdyż jako naród mamy prawo i obowiązek wołać do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski: weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech rozwija się wspaniały. Maryjo, amen.